Szanowni Państwo, moje nazwisko Michał Bachan z firmy GM System. Chciałbym przedstawić niektóre możliwości oprogramowania Moldex 3D służącego do symulacji wtrysku polimerów. Jednym z najważniejszych zagadnień w przetwórstwie tworzyw polimerów jest czas cyklu formy wtryskowej. Dzięki wykorzystaniu oprogramowania Moldex 3D możliwe jest zarówno przewidywanie czasu cyklu formy wtryskowej, jak i jego skracanie. Powoduje to znaczące oszczędności kosztów poniesionych na produkcji. Najdłuższą i najważniejszą składową czasu cyklu formy wtryskowej jest czas chłodzenia. Chciałbym sprawdzić, w jaki sposób będzie zastygać prezentowana wypraska. Przejdźmy do analizy chłodzenia oraz do czasu zestalania wypraski. Zauważmy, iż prezentowana maksymalna wartość wynosi około 22 sekund. Wykonam przekrój, aby sprawdzić, jak będzie wyglądać czas zestalania wypraski na jej grubości. Zauważmy, iż zarejestrowana wartość maksymalna występuje w węźle cieplnym wlewka. Przejdźmy do kroku kolejnego. Wyłączmy wyświetlanie układu wlewowego. Zauważmy, iż po przeskalowaniu wyników do samej wypraski maksymalny czas zestalania zmalał do około 11 sekund. Przejdźmy do sprawdzenia, które obszary zastygają jako pierwsze, a które są węzłami cieplnymi. Przechodzę do wyświetlania poszczególnych warstwic. Cofnijmy nieznacząco czas zestalania. Oraz zauważmy, iż prezentowane obszary będą powodowały przedłużenie czasu cyklu formy wtryskowej, jak również są one odcięte od płynnego rdzenia, czyli od punktów wtrysku, będą również powodowały deformację wypraski. W kroku kolejnym przejdźmy do statystyk analizy czasu chłodzenia. Z wykorzystaniem wspomnianej funkcji widzę, ile procent wypraski zastyga w jakim czasie. Dodatkowo oprogramowanie wyświetla średnią wartość czasu zestalania. Podsumowując, wybrane korzyści wynikające ze stosowania oprogramowania Moldex 3D. Przewidywanie problemów branży wtrysku już w najwcześniejszych etapach powstawania projektu. Dotyczy to zamknięć powietrza, linii łączenia strugi, deformacji wypraski i degradacji tworzywa polimerowego. Redukcja kosztownych i czasochłonnych poprawek form wtryskowych, zmniejszenia masy wypraski i kosztów zużytego granulatu, optymalizacja obciążenia wtryskarki, czyli zmniejszenie zużycia energii, skrócenie czasu cyklu formy wtryskowej, optymalizacja układu chłodzącego oraz usuwanie węzłów cieplnych na wyprasce. Dodatkowo redukcja czasu wprowadzenia produktu na rynek, wysoka pewność podejmowania decyzji w projektach pionierskich oraz innowacyjnych. Przedstawiane korzyści w niniejszej prezentacji to skrócenie czasu cyklu formy wtryskowej poprzez optymalizację układu chłodzącego oraz usuwanie węzłów cieplnych na wyprasce.